To nie jest zwykła mrówka. Jej szczęki zamykają się z prędkością samochodu rajdowego. Do tego ma żądło i jad, który służy jej do paraliżowania ofiar, głównie karaczanów i termitów. Urządlenie człowieka wiązałoby się z bólem, a nawet wstrząsem anafilaktycznym. Mimo tego, że to maszyny do zabijania, to uważam, że są dosyć słodkie. Poruszają się powoli, dostojnie, niczym skradający się kotek, co nie? A żądłem chcesz?